Dobra, ruszamy. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. Przed Wami kolejne spotkanie z cyklu Kurierka Heks Magazynkowego. Także ze mną jak zwykle zacne grono. Witam Cię Michale, witam Cię Pawle. Dobry wieczór Tomaszu, jak miło Cię znowu usłyszeć po tak długim czasie. Dobry wieczór Tomaszu, dobry wieczór Michale, dobry wieczór nasi słuchacze. O, zapomniałem, prawda? Dziękuję, że przypomniałeś. No tak, tym, oni są dla nas najważniejsi. No i spotykamy się nie bez powodu. Sensem istnienia tego podkaścika tak naprawdę jest rozmawianie o grach, po prostu. O nowych, o starych, o tych, które są wydane, o tych, których mają być wydane, o tych, które były wydane dawno temu. Tak więc może po prostu przejdziemy do rzeczy. A są często przypominane, tak? Tak jest, dokładnie tak. Więc może po prostu zaczniemy naszą rozmowę w ten sposób. Dobrze, zaczniemy w ten właśnie sposób. Tak zawiesiłeś głos, jakbyś mnie zapraszał, więc skorzystałem z tego. A okazją jest do tego, że właśnie pojawienie się już niebawem na rynkach potężnej gry wydanej przez wydawnictwo GMT o jakże oryginalnym temacie, jakim jest wojna na Pacyfiku między Stanami Zjednoczonymi a Japonią. Pierwsze wydanie tej gry miało miejsce w wydawnictwie Victory Games, czyli a od tego czasu minęło ponad 35 lat, tak spokojnie licząc. Czyli wielu z Was jeszcze na świecie nie było. To był rok 1985 i już wtedy ta gra należała do takich większych symulacji tego właśnie konfliktu. Gra z potężną liczbą niezwykle zróżnicowanych scenariuszy, od takich najprostszych starć, niemalże taktycznych, aż do całej wielkiej, olbrzymiej kampanii na dwóch mapach. I takie pewnie będzie wznowienie i cena też będzie też dosyć pokaźna, jak na wydawnictwo. Też kobylasta. Kobylasta, tak, tak. Ford Gear tam zapowiada na razie 505 zł polskich. Na razie. Na razie. Ta gra wydana też będzie odpowiednio, na pewno trochę tam rzeczy będzie przemyślanych. Mark Herman, który jest twórcą tej gry, zastrzega się, że takich żadnych rewolucji nie będzie w przepisach, aczkolwiek już mamy w zapowiedziach całą masę żetonów, oprócz trzy księgi zasad, czyli rulebooki, każdy z nich po ponad 60 stron i do tego jeszcze księgę scenariuszy, także do studiowania będzie dużo, dla entuzjastów wojny na Pacyfiku na pewno jest to coś niebywałego, dla tych na pewno, co grają w taką grę komputerową jak Gary Grisby, War in the Pacific. Jest taka też legendarna w pewnych środowiskach gra komputerowa. Bardzo się cieszę, że autorzy tym razem podają właściwy czas gry, oceniając go maksymalnie na 6000 minut. Tak, jest to. Zwykle ten czas jest niedoszacowany, żeby nie zniechęcać potencjalnych nabywców. No tu jest bardzo dobrze chyba oszacowany, patrząc na zdjęcia i wspominając tytuł, tak jest. Tak. Czyli zapraszamy, jeżeli chcecie prawdziwego przeżycia wojny na Pacyfiku, to jest to na pewno starszy i bardziej doświadczony i bardziej szczegółowy obraz tego konfliktu niż w tej samej grze, bardzo znanej, w grze Marka Hermana, zrobionej w konwencji CDG, czyli Empire of the Sun. Empire of the Sun jest to odchudzona, można powiedzieć, wersja Pacific War. Ale to tylko to, bo ta gra, to takie wznowienie jest w zasadzie częścią takiego głębszego trendu, który jest od jakiegoś czasu obecny w grach wojennych. Żeby wspomnę,
chociażby z tego samego wydawnictwa Victory Games wydane po latach i to właśnie teraz mniej więcej. Gry takie jak The Korean War Joe Balkowskiego, wydane przez Compass Games, czy przygotowywana właśnie do wydania w GMT Games gra pokazująca całą wojnę w Wietnamie. Wietnam 1965-1975. No, czy wreszcie jeszcze starsze gry, które były też wznawiane po latach. Choćby powiedzmy jest taka gra bardzo, znaczy epokowa, bo zapoczątkowała w zasadzie nowy gatunek, która wyszła w GMT jakieś 12 lat temu, jako właśnie wznowienie, a wcześniej wyszła w takiej firmie, której może ktoś słyszał, a kiedyś to była bardzo ważna firma dla rozwoju gier wojennych, nazywała się ta firma The Avalon Hill Game Company. A tą grą, o której warto wspomnieć, jest We the People tegoż samego Marka Hermana. Wznowiona po 15 latach na przykład. Warto też wspomnieć, że generalnie w tych czasach izolacji, dystansu społecznego i gier online jest coraz więcej pojawia się modułów do tych, również do starych gier, jeżeli ktoś miałby gdzieś dostęp do przepisów, to może sobie w całą masę klasyków od Avalon Hilla zagrać, a jest to firma, gdzie nie tylko ta gra Marka Hermana się narodziła, ale i takie klasyki jak Sukcesorzy, Hannibal, jak seria gier o wielkiej kampanii amerykańskiej wojny secesyjnej z bardzo pięknymi mapami. Też właśnie tam rozpoczęły się gry i cała masa innych. Oraz wymieńmy jeszcze inną firmę, też niezwykle zasłużoną, do której materiały też są dostępne online i moduły Vassala również w bardzo dużej ilości ostatnio, czyli SPI Games, firma, która rozpoczęła wydawanie bardzo najstarszego chyba czasopisma bez przerwy ukazującego się, poświęconego grom wojennym, czyli Strategy and Tactics, nie mylić z polskim czasopismem Taktyka i Strategia. Albo Strategia i Taktyka wcześniej. Albo Strategia i Taktyka, czyli widać wyraźnie skąd trzeba inspirację. Trzeba przyznać, że polskie gry, polski świat gier wojennych czerpał inspirację nie tylko w tytułach magazynów poświęconych grom, ale również oczywiście w samych grach. Warto wspomnieć, że starzy wojennicy na pewno pamiętają taką grę jak słynne Waterloo Dragonowskie. Otóż właśnie spokojnie są materiały, żeby sobie zagrać online przez Vassala w grę, która była pierwowzorem tej gry, czyli Wellington's Victory, której gra Bergera, czyli Darka Góralskiego, bardzo dużo zawdzięcza. Na pewno. Chociaż jest zmieniona nieco skala i na pewno nieco zmienione przepisy. To były czasy, kiedy nie obowiązywały jeszcze prawa autorskie, więc tak, u nas nie było zupełnie nic tak naprawdę i ludzie przywozili pomysły, zmieniali tytuły, a gra praktycznie była taka sama. Nie mówię o Waterloo, mówię o zupełnie innych grach. SPI się też narodziła, do dzisiaj wydawana seria gier wojennych i Wielkie Bitwy Amerykańskiej Wojny Secesyjnej, do której najbardziej aktualnej wersji z kolegą przygotowujemy tłumaczenie zasad na język polski obecnie. Będzie dostępna szerszej publiczności dzięki temu, jak rozumiem. Miejmy nadzieję, bo to jest chyba najstarsza nieprzerwanie ukazująca się seria gier wojennych, tak myślę. Wielkie Bitwy Amerykańskiej Wojny Domowej. No to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o archiwalia. Zachęcam do zapoznania się z tymi klasycznymi, starymi tytułami i skorzystania z nich, bo może być to fascynująca podróż w czasie. Zachęcamy do podróży sentymentalnej, zaczynając od Pacific War. Tak jest. Dobra. Pawle, wiem, że ty też coś tam chyba przygotowałeś i ukrywasz w zanadrzu. No jeżeli już mówimy o starociach, to na drugiej szali wagi jest jakaś nowość. No i oczy polskich graczy na pewno powinny zwrócić się w stronę GMT Games.
i do programu P500, gdzie mamy taki tytuł jak Baltic Empires, czyli Wojny Północne w latach 1558-1721. Na razie jeszcze jest w programie P500 ta gra. Natomiast to ważnego jest z punktu widzenia polskiego gracza, to, że możemy sobie zagrać Rzeczpospolitą. W tej grze przeznaczonej dla 2 do 5 graczy właśnie możemy poprowadzić Rosję, Szwecję, Danię, Polskę i Prusy. Myślę, że warto śledzić ten projekt. Jest to gra może niezbyt znanego autora, Briana Berga Asklo Hansena. Czyli nie jest to Amerykanin na szczęście. Nie jest spokrewniony z Bergami w żaden sposób, tymi znanymi. Tak, co prawda masz 3 gry w swoim dorobku, ten autor. Pub Battles, Austerlitz, Science in Armor, no i jeszcze jedną grę z 2010 roku bodajże, także to byłaby jego 4. gra. Z tego co widzę, to raczej to są gry takie takie raczej taktyczne bardziej, a tutaj takie spojrzenie bardzo polityczno-strategiczne. Myślę, że ciekawe będzie, prawda? Ciekawa będzie ta konfrontacja taktyki z całą strategią. W grze Baltic Empires będziemy mieli 6 faz: fazę przychodu, fazę handlu morskiego, fazę finansów, fazę produkcji, oczywiście fazę walki i no i fazę hegemonii i porównywania statutów. Tak się zapytam, bo noszą mnie skojarzenie z grą, o której już mówiliśmy, jednym z przybojów ostatnich lat, pod względem skali czasowej, czy to jest ponad 100 lat, czy nasuwa mi się porównanie właśnie z Imperial Struggle, która akcja też w zasadzie rozpościera się przez niemal 100 lat. Tu jest prawie 200 lat. No 150, powiedzmy to tak. No mniej więcej tak. Czy w jaki sposób będzie ten przedział czasu zorganizowany? W jaki sposób przedstawione będą przedział same wojny, no i okresy między wojnami, bo to jest rzecz ciekawa, na przykład Imperial Struggle. No, myślę, że to jest dobre pytanie. No, z tych materiałów, które są dostępne na stronie GMT Games, myślę, że tak jednoznacznie chyba nie da się odpowiedzieć na twoje pytanie. Chociaż nie ukrywam, że wszystkiego nie śledziłem, nie przeglądałem wszystkich materiałów dotyczących tego projektu. No, pytałeś o ten zakres czasowy, natomiast no, sam tytuł wskazuje, że ten zakres terytorialny będzie dużo, dużo węższy, no bo w zasadzie to będzie dominacja, walka o dominację nad Morzem Bałtyckim. Czy gra ma zamiar jakoś prowadzić przez cały ten okres, czy tylko przedstawiać poszczególne wycinki tej rywalizacji? Myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć, zaznajmiając się z wszystkimi przepisami. I otóż jest możliwość zapisania się do testowania tej gry na tablet symulator lub można sobie poprosić o pliki do druku. Tutaj na stronie GMT dużo jest powiedziane o tej koncepcji gry, natomiast nie jest powiedziane wszystko. I myślę, że że to ciekawą opcją byłoby zgłoszenie się do tych testów. No, kto wie, może
Może zastanowimy się nad tym jako redakcja z magazynka. Rozumiem. Ja jestem ciekaw, bo widzę, że gra jest asymetryczna, więc siłą rzeczy taka musi być. Jestem bardzo ciekaw warunków zwycięstwa dla gracza pruskiego, który zaczyna jako lenno Rzeczpospolitej, a jak to dalej się w grze może rozwinąć. To jest no, bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie jak dla mnie. Akurat warunki zwycięstwa są opisane w przypadku gracza pruskiego. To jest przede wszystkim uwolnienie się od zwierzchności Polski i próba takiego samostanowienia, próba dojścia do głosu i próba zrównoważenia się z pozostałymi imperiami, natomiast niekoniecznie wygrana Prusami, no, będzie jedną z tych no, w zasadzie trzech możliwości, które daje nam gra. Jest to warto o tej grze na pewno wspomnieć, bo dosyć rzadko się o tym okresie na tym terytorium wspomina w grach wojennych. Chyba nawet w ogóle z tego, co mi się wydaje. Nie, no była gra, którą taka bloczkowa, właśnie o tej ostatniej z tych trzech, bo przypomnijmy, że tych wojen były aż trzy. Zgadza się. To jest właśnie jedyna gra, która wszystkie trzy zawiera jak gdyby w sobie. Jest, tak. A do tej pory, do tej ostatniej tylko szerzej było, wiadomo, w świecie gier wojennych, tak prawdę mówiąc. Także będziemy się przyglądać bacznie temu projektowi. Zresztą w Polsce już trwa dyskusja nad tą grą w znanych nam wszystkim, prawda, mediach społecznościowych czy forach. A czy wiesz może, Pawle, o tym, bo no nie ukrywam, że bolączką w wielu gier wydawanych na szeroko pojętym zachodzie jest no nie zasięgnięcie przysłowiowego języka u źródła. Czy coś wiesz na ten temat, żeby autorzy i twórcy Baltic Empires sięgali po wiedzę tutaj po naszej stronie Bałtyku? To znaczy, przepraszam, autorem jest gry jest Szwed mieszkający we Szwecji? Tak, tak, dlatego ja mówię, ja wiedziałem, że to Szwed, dlatego mówię, że po naszej stronie Bałtyku, nasz punkt widzenia. Jest, to pytanie jest może ciekawe, a czy Szwedem jest Szwedem ze Szwecji, ale po prostu wystarczy powiedzieć, no nie wiemy tego. No tak, rozwiązuje, ucina wszelkie wątpliwości. Brian Berg Asklef Hansen. Tak. Mieliśmy grę gry dopiero w przygotowaniu, mieliśmy starocie, to teraz coś nie tak starego, które od czasu do czasu, grę, która po jakimś czasie się można odkryć, nie? I teraz ja odkryłem grę, która nazywa się Amateurs to Arms. Gra jest poświęcona słynnej wojnie między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, zwanej wojną pana Madisona, a rzecz dzieje się w okresie wojen napoleońskich szeroko pojętych. Czyli lata 1812-1815, czyli mamy jakby powtórkę z poprzednich starć na tym kontynencie, czyli z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, czy też wojny, jak to Anglicy powiadają, z Francuzami i z Indianami, tylko że po jednej stronie, tam gdzie jest Kanada, już nie ma Francuzów, a są Brytyjczycy, a po drugiej stronie, tak jak byli, są koloniści tylko jako niepodległe państwo. I, no i walczą z koroną jak mogą. Gra posiada niezwykle oryginalną mapę, która w zasadzie jest mapą z epoki, tylko dostosowaną do potrzeb gier. Mechanizm jest napędzany kartami. Kart jest bardzo dużo, jest 150. Natomiast mapa, jak powiedziałem, nie jest point to point, tylko po prostu jest to mapa obszarowa. Co na początku sprawia pewne trudności w orientacji, ale jak już się człowiek przyzwyczai, to spokojnie się porusza.
po tej mapie. Gra jest o tyle oryginalna, że posiada bardzo ciekawy mechanizm kończenia walki. Nie mamy skończonej, dokładnie określonej liczby etapów w tej grze. Gra kończy się w momencie, w którym obie strony dojdą do punktu, kiedy mają wojny dosyć. Czyli Amerykanin przesuwa znacznik pokoju brytyjski swymi działaniami, Brytyjczyk amerykański, i gdy się zetkną, następuje koniec gry, rokowania pokojowe i w oparciu o posiadane, zdobyte na przeciwniku terytoria, czy też tam inne rzeczy, jak ewentualne stworzenie jakiegoś marionetkowego terytorium indyjskiego, niezależnego od korony brytyjskiej, ustala się warunki pokoju i kto zwyciężył. To jest niezwykle oryginalne, poza tym bardzo dużo ciekawych wydarzeń historycznych, zaskakujących, dużo czego nie ma w innych grach napędzanych kartami. Dużo mgły wojennej jest, dużo mgły bardzo wojennej, na przykład nie wiemy dokładnie, jaka jest dokładna liczba przeciwnika, z którym walczymy w walce lądowej. Nie? Tego nie wiemy. Ani też kto nim dowodzi, jaki wódz nim dowodzi. Czy to jest maskowane tymi bloczkami drewnianymi, które widzę? Tak, to są te bloczki, to są ekspedycje. Żeby przeprowadzić atak na przeciwnika, należy stworzyć ekspedycję. Atakuje ekspedycja i tylko informujemy przeciwnika, jaka jest zdolność taktyczna naszego wodza, i w jakimś przedziale jest ekspedycja siłowym, a resztę musi się domyślać. Także może być też ekspedycja na przykład stworzona przez samotnego wodza, bez wojska, jako taka zmyła. Ale to ryzykowne jest. Czyli blefowanie jeszcze, tak jest. Tak, jest bardzo dużo blefowania w tej grze. Jest duża zmienność w liczbie kart na ręce, zależna na przykład od pór roku, ale nie tylko. Również od tego, kto będzie u Amerykanów mianowany sekretarzem wojny i nagłej śmierci, nie? Jeżeli jakiś dobry wóz, to Amerykanie mają jeszcze więcej kart. Jeżeli słaby, to mniej. Wiadomo, jest też w pewien sposób oddana zależność woli walki Amerykanów od opinii publicznej, bo im więcej ciosów zadają Brytyjczycy, to tym ta chęć do walki i ta wola amerykańskiego ludu jest coraz słabsza. Zapał stygnie. Tak, zapał stygnie. Trochę nie tak jak w wypadku korony brytyjskiej, gdzie tam mamy, prawda, wolę bodajże tego gabinetu. Oczywiście i postępy amerykańskie też. Gra jest, obecnie gram z kolegą, który niestety nam nagle zachorował, Sławkiem. Jesteśmy w trakcie drugiej rozgrywki, jeszcze mam jedną umówioną. Również zamierzamy zagrać i pokazać tą grę. Tutaj zamierzam kolegę Tomasza nauczyć jako amatora. Nie mylić się z kochankiem. To z łacińskim znaczeniem tego, z polskim znaczeniem łacińskiego, łacińskim znaczeniem tego słowa. Tą grę, podobnie jak w przyszłości inną grę, która się świeżo ukazała, a jest poświęcona wojnie o między Francuzami a Brytyjczykami, czyli między Kanadyjczykami a Amerykanami de facto, tylko że pokazano z perspektywy kanadyjsko-francuskiej. Gra Bayonet and Tomahawk. Mam nadzieję, że tutaj kolega Tomasz ładnie pokaże to. Już się pięknie świeci. Tak jest. Mam nadzieję, że nie skończy się tylko na tym naszym tu próżnym gadaniu, a przystąpimy do działań wojennych i nie będzie to za późno. Zaczynają się ferie w Mazowieckim w szkole, więc myślę, że będę miał więcej czasu, nie będę musiał pilnować odrobionych lekcji. Tak, to tyle ode mnie. Wieczorem można przysiąść i spokojnie zagrać. To tyle ode mnie. Trzeba tylko naoszczyć się noże i siekiery. I... Tak jest. Jak żeśmy rozmawiali przed programem, ciupagi i scyzoryki. Tak jest. Skoro jesteśmy w tematyce zamorskiej, Pawle, to może coś o morzu? Tak, bałtyckim jeszcze raz? Nie, no niekoniecznie. Mogą być różne inne. Wypłyńmy na szerokie wody.
W międzyczasie sprawdziłem, Brian Berg Asklev Hansen przyznaje się do tego, że mieszka w Danii, w miejscowości Vejle. A, czyli nie jest to Szwed. Nie jest to Szwed, tak. Także dobrze, przepraszamy jest, jego. Jest Skandynawem po prostu. Tak. No i komu dedykuję tą grę? No przede wszystkim, no tak, graczom Newskiego, którzy chcą zobaczyć, co się stanie 3 wieki później. Graczom Virgin Queen, którzy się zastanawiali, co się działo na północy i wschodzie mapy w tym okresie. Graczom Musket and Pike, którzy chcą poprowadzić swoje armie przez cały region, a nie tylko po polu bitwy. Graczom Pax Baltica, którzy chcą pełnej historii, a nie tylko finału okresu Wielkiej Wojny Północnej. Graczom Koń. Wszystkie pieniądze Rosja wygrała wszystko. Tak. Którzy chcą i kochają asymetrii. I tak dalej, i tak dalej. Także no i przede wszystkim graczom, którzy chcą poznać ten region geograficzny, który no jest tendencyjnie pomijany w naszym hobby. To tyle uzupełnienia odnośnie Baltic Empires. Przy okazji... Aha, no i do morza przychodzimy. No tak? Szerokie wody płyniemy, tak jest. No tutaj już znamy autora dobrze, bo autorem jest Mike Nagle, czyli znany nam wszystkim twórca Flying Colors. No tak, ale tak Mike Nagle od bardzo dawna to było w preorderze, prawda, w Legion Wargames. Wargamers gra Captain's Sea, czyli rzecz o 6 amerykańskich frygatach, które w latach 1799-1815 pływały sobie po morzach i oceanach i dzielnie tłukły się z Brytyjczykami i Francuzami. Znamy te fregaty. Chesapeake, Kongres, Konstelacja, Konstytucja, Prezydent i Stany Zjednoczone. Jedna z nich była nazywana The Old Ironsides. Tak. Mamy tylko 10 scenariuszy w tej grze. Przeliczeniu na pieniądze, które chcą za tą grę, no to nie jest może jakaś szałowa ilość tych scenariuszy, no ale mamy też możliwość tworzenia własnych. No ale przede wszystkim to jest tytuł taki skirmiszowy, pojedynek jednej frygaty przeciwko drugiej frygacie. Co ciekawe, mamy tutaj żetony ośmiokątne. Tutaj mała wycieczka do ostatniego naszego wywiadu na Hex Magazynku, czyli do roku 1920. Prawda, bo w Falangsi chcą wydać, jeżeli uzbiera się 250 zamówień, właśnie tą grę. I tam padł taki pomysł, żeby przy wznowieniu tej gry były sześciokątne żetony. Nie zatrzymujmy się na tym, idźmy dalej. Można zrobić ośmiokątne żetony, tak jak tutaj. Jak widzę, Pawle, różnica polega na tym, że tutaj pola są kwadratowe. A właśnie, o to chodzi. O to chodzi. Po prostu będziemy mieli 8 możliwości ustawienia okrętu względem wiatru. Ale nie musimy się tego bać, w tej grze będzie ruch relatywny, czyli te punkty ruchu będą relatywne względem właśnie innej frygaty. Także przy tym samym ustawieniu okrętu względem wiatru, no to wyjściowe punkty ruchu będą zerowe. I w zależności od tego, jak będziemy mieli dobrą załogę, jaki będziemy mieli kadłub, jakie wyszkolenie, będziemy mieli możliwość wykonywania
innego rodzaju akcji. Gra będzie uwzględniała oprócz tego relatywnego ruchu pozycję względem wiatru, tradycyjnie ukierunkowanie. No będziemy mieli załogę o różnym stopniu doświadczenia, tak samo kadłuby będą, czy te nasze frygaty będą miały, będą albo szybsze, albo będą bardziej wytrzymałe. Mniej więcej to takie rozróżnienie jest trzystopniowe, jeżeli chodzi o załogę i o frygaty. Ważne będzie też morale oraz wiele, wiele akcji, które będą się działy na okręcie. To będzie taki prawdziwy pojedynek fregaty przeciwko fregacie, który będzie zależał od naszego zarządzania załogą. Myślę, że dość ciekawe przepisy, jeżeli chodzi o te pojedynki. No i w zasadzie nie zostaje nam nic innego, jak zapoznać się z grą, kupić, zagrać. Kto wie, może gdzieś w okolicach wakacji w Polsce będzie ta gra dostępna, ale to zobaczymy jeszcze. W Forcie gier już się podać tam pokazała w przedsprzedaży. Podam, że ta gra ta o tyle tutaj należałoby nawiązanie zrobić, po prostu przedstawia starcia, które, o których mówi też poprzednia gra, czyli Amateurs to Arms, bo właśnie w czasie tej wojny dochodziło do najbardziej spektakularnych pojedynków między fregatami obu stron. I są na przykład w grze, o której ja wspominałem, oddane za pomocą wydarzeń na kartach. Aha, no tak, czyli będziemy mieli z planszetki graczy to wynika, czyli okręt nasza fregata będzie się składała właśnie z planszetki okrętu, na którym będziemy zaznaczać statusy załogi i desygnować ją do różnych zadań. No i oczywiście tego żetonu, który będzie nam się poruszał po kwadratowej mapie, ale to zależność względem drugiego okrętu jest tutaj ważniejsza. No, tradycyjnie jest to podzielone na prawą i lewą burtę, ale na część i przednią, i rufową. Widzę, że tak. Żagle będziemy mieli, olinowanie i ożaglowanie będziemy mieli jako jeden tor. Mhm. Są osobno zaznaczone na przykład pościgówki, są sekcje artyleryjskie zaznaczone. Tak. Z tego co widzę. Tak jest. Tak, i są osobno zaznaczone karonady i osobno zaznaczone artyleria główna. Postaramy się sprowadzić do Polski tę grę. Postaramy się zagrać, przetestować. Myślę, że jeżeli się odbędą galicyjskie manewry strategów, to będzie można się zapoznać z tą grą. Przynajmniej mamy taki plan. A co z tego wyjdzie? To jest rarytasik. W takiej skali nie ma takiej gry o podobnym przedmiocie. To prawda, nie ma. Chociaż jeżeli popatrzymy na tę planszetkę okrętu, to ona bardzo przypomina no, też taką planszetkę Wooden Ship Iron Man. Tam w zasadzie też były podobnie podzielone sekcje okrętu. Flying Color zostało to mocno, mocno uproszczone, mimo że mamy bardzo dużo pojedynków. No w zasadzie wszystkie te znane pojedynki fregat są opisane jako scenariusze pojedynków. No, natomiast przy zastosowaniu tradycyjnych przepisów z Flying Colors
Ten pojedynek jest troszeczkę taki płytszy, nawet jeżeli zagramy z kartami inicjatywy. Natomiast no, tutaj już w tej grze Captaincy będzie wiele, wiele zależało od przede wszystkim zarządzania załogą, ale duże znaczenie też będzie miało jakość załogi, jakość okrętu, morale, no i oczywiście czysto żeglarskie umiejętności. Żeglowania i stawiania żagli. Tak, wyczucia wiatru, wyczucia wiatru. Wyczucia wiatru, tak jest, żeby, to jest bardzo cenna umiejętność, żeby czuć, skąd wieje wiatr. Wszelki wiatr. Wszelki wiatr, dokładnie. Wind of change. I jak szybko się zmienia. Jak szybko się zmienia. Okej, dobra, to może zrobimy, to może niesieni tym wiatrem przepłyniemy przez Ocean Atlantycki i jak klasyk Toto, który stworzył piosenkę Afryka, przeniesiemy się właśnie na kontynent afrykański. Wszystko dzięki grze Kima Kangera. Dzisiaj już mieliśmy do czynienia z grą jednego Skandynawa. Kim Kanger jest również Szwedem i prawdopodobnie inspirowany... A nie Duńczykiem. Słucham? A nie Duńczykiem. A nie Duńczykiem, tak, tak. Jest Szwedem, że mieszka w Uppsali, znanym szwedzkim mieście, którego nazwa również pada w Potopie Henryka Sienkiewicza. Tak jest. I wiedziony... Tak jest, dokładnie. Wiedziony tym Kim Kanger, wiedziony powieścią Josepha Konrada Jądro Ciemności, stworzył grę pod tytułem Heart of Darkness. Czyli Serce Ciemności. Czyli tak jest, Serce Ciemności, Jądro Ciemności w polskim tłumaczeniu. Nie najszczęśliwszym. Nie najszczęśliwszym. I już właśnie włączam tutaj, jak to wygląda. Jest to... Gra jest... No, gra jest już wydana. Jest dosyć ciekawa, ponieważ nie jest to w żadnym wypadku gra wojenna, a gra mówiąca o... właściwie nie mówiąca, tylko gra, w której odkrywamy kontynent afrykański. Tworzymy swoją ekspedycję, wyposażamy ją, mamy na początku jakieś środki dostępne, wysyłaj nas jak gdyby redakcja gazety, która będzie poszukiwała, będzie chciała od nas uzyskać informacje, które z tej Afryki jej przywieziemy. Jest na tyle ciekawa, że właśnie jej płaszczyzną jest prowadzenie właśnie takiej ekspedycji, która odkrywa nieznane rzeczy na kontynencie afrykańskim, który wtedy jeszcze nie był do końca zbadany i poznany, bo jak wiemy, powieść pana Konrada to jest wiek XIX, więc wtedy jeszcze kontynent afrykański nie był, czarny ląd, do końca zbadany. I właśnie w tej grze będziemy ten ląd odkrywać, wysyłać informacje do gazet, jak gdyby zdobywając tym samym punkty zwycięstwa. I co jest świetne, jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie tą ekspedycją, którą prowadzimy. Możemy wynajmować na przykład Askarysów, możemy wyposażać ją w broń, wiadomo, zapewnić jej dostęp do wody pitnej, czyli zaopatrzenie w wodę, w żywność. No rewelacja, odkrywamy różne rzeczy, źródła rzek, góry, lasy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, morale, tragarze jest najważniejsze. Tak, tak. Także no, gra jest o tyle ciekawa, że wpleciono w nią rzeczywiście jeszcze wątki z książki Josepha Konrada. Możemy na przykład natknąć się na mitycznego kurca. A jakieś elementy nawiązujące do Sienkiewicza oraz przy pustyni w puszczy są? Nie, tylko Uppsala z nazwiska autora. Z miejsca zamieszkania się, autora. Się, tak. się jednoznacznie kojarzy ten sam okres i podobny teren. No, bo zdaje się, że na mapie mamy z jednej strony, możemy wyruszyć ze strony, prawda, Sudanu Anglegickiego. Tak, tak, oczywiście, tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, możemy wyruszyć z Sudanu, aczkolwiek to już jest chyba okres po powstaniu Mahdiego, więc... Tak, to jest tak. Więc, no, mapa jest tak, rozległa mniej więcej od Transwalu do Sudanu, czyli do na północy do Sahelu współczesnego. Także jest co odkrywać, jest gdzie kierować ekspedycję, jest co odkrywać. No, temat oryginalny, chyba nie spotkałem się poza odkrywcami, tak, nowych dużo, światów. Dużo nieznanej przygody nas czeka, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy.
Tak jest. Mówię, poza odkrywcami nowych światów chyba nie kojarzą takiej gry o podobnej mechanice odkrywania i zdobywania za to punktów zwycięstwa. Także... Parę ładnych lat temu przez znajomego, nawet się chyba zapisałem na preorder, ale on zdaje się o tym zapomniał. I tak jakoś, może to i dobrze, trochę więcej pieniędzy zostanie. Tak, jedyne co razi w tej grze, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, to jest no niestety taki troszeczkę infantylność grafiki na żetonach. Widać, że tutaj raczej niski budżet był grany przy wydaniu i ta grafika no nie jest jakoś specjalnie porywająca, ale... Może to są testowe żetony, nie? Wiesz co, no właśnie to nie jest nigdzie napisane, nie mogłem jakoś do tego dojść, aczkolwiek no wyglądają, że jest to finalna produkcja, bo nazywają się Production Counters, więc... Aha, rozumiem, ale jest do przeczytania, jest cała instrukcja zamieszczona. Tak, 24 strony, no tak, można oczywiście sobie przejrzeć. Całkiem zgrabnie napisane. Bardzo, bardzo zgrabnie, zresztą z dodanymi już wyjaśnieniami w niejasności przepisów, również Rules Clarification wersja 1.0b. Więc można też w przypadku jakichś wątpliwości odwołać się do tych wyjaśnień zasad. No i to tyle, jeżeli chodzi o Heart of Darkness. Myślę, że no, gra ciekawa ze względów tych, o których powiedzieliśmy. I teraz powiem szczerze, że trochę jestem rozdarty, ponieważ przed programem rozmawialiśmy o różnych grach, również o tych, które do graczy miały dotrzeć, a nie dotarły. Od jakiegoś czasu już to trwa. Wierzymy, że to... Dalej ci, którzy czekają, dalej wierzą. Ponieważ chciałem przejść z jednego jądra ciemności do drugiego jądra ciemności, czyli przenieść się z, no tutaj nie z samego może Kongo, tylko z Czarnego Lądu, z Afryki do Wietnamu roku 67. Ponieważ firma Phalanx Games, mimo że gracze dalej czekają na swój egzemplarz sukcesorów w języku polskim, chciałbym wspomnieć o kampanii gry Purple Haze. Skoro przy Afryce odwołałem się do piosenki... Na polski, proszę. No to taka purpurowa mgła jest, tak? Takie purpurowe zamglenie, coś takiego. I tak jak pierwsza gra, o której mówiłem, Jądro Ciemności, nawiązuje do... nawiązałem do piosenki Toto Afrika, to tutaj jest idealne nawiązanie również do innej piosenki Jimiego Hendrixa o tym tytule właśnie Purple Haze. No piosenki, która w tym czasie była dosyć mocno eksploatowana w różnych rozgłośniach radiowych. Genialny kawałek Jimiego, więc no tutaj nie ma co więcej się na ten temat rozwodzić. Sama gra jest o tyle ciekawa, że podobnie jak gra Kima Kangera, a dodam, że Bernard Grzybowski jest autorem gry Purple Haze, wydawnictwa Phalanx Games, którego kampania trwa na Kickstarterze. I właśnie podobnie jak gra Kima Kangera, jest to gra, która jest tak naprawdę opowieścią, ponieważ wcielamy się w jakiś oddział, który gdzieś tam nad dżunglą został uszkodzony czy zestrzelony śmigłowiec, i ten oddział musi sobie jakoś radzić i dotrzeć do miejsca wybawienia, do zbawiennej bazy czy do zbawiennej miejsca, z którego zostanie ocalony. I mamy tam kilka scenariuszy dostępnych, kilka map. Powiem tak, że gra troszeczkę przypomina mi, ci, którzy mieli komputery 20 lat temu, będą dokładnie wiedzieli, o co mi chodzi. Była taka gra, która nazywała się Lost Patrol, w której mniej więcej, powiem szczerze, że nawet fabuła w dużym stopniu jest bardzo podobna. Tam również chodziło o to, żeby po awarii śmigłowca, który rozbija się gdzieś nad dżunglą, doprowadzić w całości drużynę, przeprowadzając ją przez wszystkie niebezpieczeństwa czyhające w dżungli ówczesnego Wietnamu, doprowadzić ją do zbawiennego obozu, w którym znajdzie chwilę wytchnienia. Także fabuła tak troszeczkę nawiązuje właśnie moim zdaniem do tego tematu, aczkolwiek no, zapowiada się gra na tyle ciekawie, przede wszystkim dlatego, że nie jest to stricte gra wojenna, tylko gra troszeczkę taka bardziej fabularna, w której mamy elementy snucia opowieści, jak również elementy no, takie strategiczno-taktyczne, tak? Także na tyle się wydaje właśnie ciekawa. No i mamy też nadzieję na to, że gracze, którzy wezmą udział w ufundowaniu tej gry, będą czekać troszeczkę krócej niż ci, którzy czekają na sukcesorów w edycji polskiej. To taka szpilka od nas. Oraz na dodatki do Australii. O matko, to się...
Tam już się zbiera, widzę kubka. Dodatki do Australii płyną. O ile już nie dopłynęły do portu. No tak, z Australii że... mają daleko całkiem. Dobra. No, tam jeszcze. Przed... jeszcze dalej. Ile kuk płynął? Tam jeszcze przedwieczni mogą trochę zamieszać, także. No oczywiście. To znaczy, my cały czas mamy nadzieję, że te 250 zamówień na rok 1920 też, prawda? Ten próg zostanie przekroczony. A nie został jeszcze przekroczony, bo nie patrzyłem tam ostatnio na kampanię, więc nie wiem. Tam chyba brakowało kilkunastu zamówień z tego, co mi się wydaje. Jakoś ostatnio nie mogę wejść w podgląd właśnie tych zamówień. Masz na myśli to GMT? Te... Nie, ja mówię o roku 1920 i o naszych falangsach cały czas, prawda? No to już sprawdzę, to ja przy okazji sprawdzę, zobaczymy jak to wygląda, damy, rozjaśnimy też. 230 było z 250. Na 12 stycznia dalej jest 230 zamówień. Czyli no, nic się nie zmieniło. Niestety. Znaczy aktualizacja. Zachęcamy do wsparcia tego świetnego pomysłu na grę, o czym zresztą mówiliśmy z autorem nie tak dawno. Tak, dokładnie tak. No i ten wspaniały mechanizm ruchomej fazy odwodów, który po prostu nam zastępuje wiele rzeczy, choćby system cheatpo. Możemy się ruszać wszystkim, a tak na dobrą sprawę mamy bardzo dużo możliwości do zaskoczenia przeciwnika. Ostatnio sobie właśnie przypominałem zasady do ostatniej wojny cesarzy, prawda? A wiemy, że w tych obu grach i w roku 1920 i w roku 1914, bo pod takim tytułem ma wyjść reedycja tej gry u falangsów, ta ruchoma faza odwodów jest. Tak jest, tam zdaje się w tej drugiej grze nawet tak jeszcze istotniejsza jest. Ja dobrze pamiętam. Tak, no i znaczy różnice są między tymi grami. Na pewno inaczej troszeczkę się określa odwody w obu tych grach. No oczywiście. Ale skoro Michał wspomniał o tych wszystkich ograniczeniach pandemicznych, o tym, że no niektórzy się boją i nie chcą się spotykać twarzą w twarz z innymi graczami, preferując gry solo, to chciałbym tak jeszcze na koniec szybciutko wspomnieć o tym, że firma GMT planuje, w tej chwili jest w P500 rozpisane wydanie systemu do grania solo w Card Driven Games w 6 tytułów GMT, For the People, w Commands and Colors, Ashes, Illusions of Glory, Paths of Glory, Washington's War i w Cezara, oparty na silniku, który stworzył no, jeden z bardziej znanych. Jest Crusade and Revolution też jest? Jeszcze raz? Ten tytuł wydany przez Compass Games, Crusade and Revolution. Nie. Bo autor testował to też na tej grze. Aha, to nie. To jest sześć gier, których tytuły wymieniłem, oparty, no mówię, na koledze, dosyć znanym vlogerze wargamingowym, Stuka Joe, jest autorem tegoż systemu i ten system okazał się na tyle przyjazny graczom i na tyle uniwersalny jako system do grania, do przetwarzania jak gdyby transkrypcji gier dwuosobowych na gry solo, że GMT wydaje go jako, no, jako po prostu pozycję dla graczy. Ja mam, znaczy zrobiłem sobie samoróbkę, bo autor też wcześniej zamieścił to gdzieś na przy okazji na stronach różnych gier po prostu. Mhm. Czy na BGG. I zachwalam sobie, jest to całkiem fajny system. Oczywiście, jak sam autor mówi, on jest po to, żeby zapoznać się z kartami i z mechaniką gry bardziej. Mm-hmm. Ja pamiętam, jednak... Michale, zrobiłeś chyba nawet jakiś filmik w Commands and Colors Ashes oparty na tej mechanice, tylko tak, coś tam, tylko, że, coś z wideo że, tam nie pykło.
z tych filmów, które nie zostały opublikowane z przyczyn technicznych. Tak jest. Ale taką całą bitwę stoczyłem, oczywiście. Generalnie, cóż można powiedzieć, to jest druga wersja tego systemu i autor stara się tam pogodzić z sobą dwie rzeczy. Wybór, jaki może mieć gracz, jeśli chodzi o wybór karty, a jednocześnie ukrycie pewnych, żeby przeciwnik nie znał całej jego ręki. Te dwie rzeczy to jest taka nić przewodnia tego pomysłu na grę solo u niego. Czyli możemy mieć jedną kartę odkrytą u siebie, możemy mieć dwie, trzy albo nawet w skrajnych wypadkach wszystkie, ale przeciwnik na przykład nie wie, którą z nich zagramy, bo tą, którą możemy zagrać, to zależy też po części od rzutu kością. Aha, no tak, to by było logiczne i wprowadzało nieprzewidywalność. Po części, jakoś. Ponieważ zawsze w przypadku rzutu kością miałem jakąś alternatywę przynajmniej z dwóch kart do wyboru. Dwóch albo trzech. Tak jest. No to cóż, to mamy chyba omówione wszystko, co zamierzaliśmy w tym programie omówić. Prawda, panowie? Chyba, że, że coś jeszcze nam uciekło. To chyba przyszła pora się pożegnać z naszymi widzami, z naszymi słuchaczami, bo wydaje mi się, że poruszyliśmy wszystkie wątki, które mieliśmy zaplanowane do poruszenia. Jako żywo. Jako żywo. Cóż, także życzymy wam zatem, prawda, zdrowia, dobrego humoru oraz szczęśliwych rzutów kostkami. No, szczególnie życzymy zdrowia naszemu koledze Sławkowi, który zmaga się z nagłą chorobą. Tak jest. A ja w takim razie dołączam się do życzeń dla wszystkich i życzę wszystkim zachowania zdrowego dystansu i rozsądku. To ja też życzę zdrowia, wolności, swobody, no i zadowolenia przede wszystkim. I oby do wiosny. I oby do wiosny, tak jest. Dziękujemy bardzo wszystkim za uwagę. Polecamy się na przyszłość. Dziękujemy. Dobranoc. Dobrej nocy. Dobrej nocy.